Dalej pogłębianie zachowanie i obrona wiary w jednostkach, rodzinach i społeczeństwie. Dlatego tutaj tam jest taki wyłożony akurat prospekcik mały o pastorze Fojeckim. Może znaleźć jego później w programie. Miło mi będzie, jeśli o mnie będzie wspominał coś. A więc będzie atakuje, po prostu to jest pasożyt, to trzeba nazwać. To jest wróg naszej ojczyzny. Każdy, kto nie jest katolikiem, kto propaguje sektę jakąś, propaguje błędy w wierze katolickiej, niszczy naszą ojczyznę. Niech teraz na to niech się protestantyzm rozszerzy w Polsce. Protestantyzm, który to zakłada, że człowiek, oczywiście protestanci mówią, człowiek jest zepsuty całkowicie, jest zgniły. Człowiek, który to jest już tylko przez Pana Boga płaszczykiem ubierany, uczynki są niepotrzebne do zbawienia, a więc to wszystko, co powiedziałem, nie ma sensu. Po co się starać, skoro wystarczy tylko mocno wierzyć i już jesteś zbawiony, a więc nie musisz pracować nad samym sobą. Więc to możemy zapomnieć o całym wykładzie. Ja bym teraz musiał Państwu przez tę godzinę wmawiać, mocno wierz, a nie staraj się dobrze pracować i tak dalej. Także jasno musimy uświadomić, mówi ksiądz Winkowski, jasno musimy sobie uświadomić, że ktokolwiek ośmiela się osłabiać wiarę, pobożność, cnotę w narodzie, staje w szeregu największych, najniebezpieczniejszych wrogów miłości kraju i narodu, których nasza etyka nigdy nie pozwala stawiać ponad miłość Boga. To jest bardzo jasne dla nas. Dlatego wszyscy sekciarze, dlatego państwo musi być państwem katolickim. I wcześniej, przed Soborem Watykańskim II było jasno powiedziane, religia ma być religią panującą, religia katolicka, a inne wyznania tylko się toleruje, jeśli trzeba tolerować, żeby większe zło z tego nie wyniknęło. Ale nigdy równości nie ma. Nie ma równości. Dążyć do tego, co... do tego, by to, co...